Witajcie! Zapraszam Was na nowy filmik z serii Najlepsze wywiady youtuberów. W dzisiejszym odcinku Lord Kruszwil. No i już się zaczyna. Manus, byłeś na teledysku u mojego kolegi. Spokojnie. Podzielimy się mikrofonem, ale ja będę miał go więcej. Ale jedno pytanie. Jaka jest w końcu walka wieczoru? O to chodzi. To taki, nie taki. Nie rozumiem pytania. Wszyscy youtuberzy zostają raperami, no to ja zostaję diskopolowcem. I bardzo dobrze. O czym jest utwór? Kolega pisał to, był mocno pijany i w zasadzie o niczym. A, powiedz mi, jakie masz plany zawodowe w najbliższej przyszłości? W jakim sensie? Może jakieś pomysły, nowe plany? Na co dokładnie? Spokojnie, ja przychodzę tutaj w pokoju, a ty mnie obrażasz. Okay. A mogę prosić o pytanie dla mnie, bo trochę się nudzę. A jak to będzie? Jak wygrasz, to będziesz miał kolejną walkę? Czy mimo wszystko, czy wygrasz, czy przegrasz, będzie też kolejna walka? Zamierzam kogoś po prostu wyzwać. Jest widać, że trenujesz, ale wszystkie te treningi są raczej pokazane w sposób humorystyczny. Natomiast u Mini Majka rzeczywiście widać zaangażowanie. Czy u ciebie jest tak samo, czy tylko w tej chwili jakby stawiasz taką na tajemnicę? Nie wiem. Aha, no to fajnie. Powiedz mi twój najlepszy film, jeżeli chodzi o sztuki walki, tam gdzie możemy zobaczyć sportowców, formuła. Nie zrozumiałem pytania, dlatego już skończę. To może jeszcze poczekaj sekundkę. Może powtórzymy pytanie. Marek, spójrzcie na siebie face to face. Ludzie mnie stresują tutaj za dużo. Zrób face to face. No, prowokacja, Marek. Niewzruszony. Spuścił. Co? Ja nie rozumiem, na czym polega face to face, a wy mi każecie to robić. Jakby na całowaniu się, macie się całować. Nie, na pewno na tym to nie polega. Ale dobrze, to okej, wszystko? Spójrzcie sobie w oczy, stańcie. Twarzą w twarz. Mike twardo, Marek twardo. Oczy mi wypali. Prędzej. Ile jeszcze? Szybciej. Dobra, kto wygrał? Hej, panowie. Już, dzięki wielkie. Trafisz? To najważniejsze. O, bo ja muszę iść w jedno miejsce, okej? Okay? Zaraz możemy skończyć. Dobrze. Czekaj, musisz. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, piszcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich.